Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcieliśmy w jakimś mierze podjąć pewien wątek, który się pojawił w naszych pytaniach QA. Spotkało się to z pewnym, z czym jedno pytanie spotkało się, mam wrażenie, z dużym oddźwiękiem. Mianowicie, gdy zaczęliśmy mówić o tym, zadano nam pytanie, co nam nie wyszło, co się nie udało. Zwykle. To jest naturalne, ktoś to, nie wiem, dzieli się swoją wiedzą doświadczeniem albo refleksjami, jest taka intuicja, żeby dzielić się tym, co dobre, co ciekawe, co się udało, żeby jakby mnożyć albo żeby ktoś się wzmacniał w tym, co robi. Ale z drugiej strony, sami mówimy o tym, doświadczyliśmy tego, jak bardzo dużo człowiek już się uczy na błędach i nie, nie robiłem jakichś takich statystyk, co więcej nam się udało, a co więcej nie udało, choć mi się wydaje, że. Tak, udało się może troszkę więcej. A to, co się nie udało, jest bardzo tak, zostaje czasami w pamięci, czasami jest bolesne, yy, zawsze słuchające. i Marcin Sawicy, witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Yy, I postanowiliśmy się w dzisiejszym odcinku podzielić yy, takimi konkretnymi doświadczeniami. Co nam się nie udało? Co nam się nie udało? Może ja zacznę od Oczywiście. Tak w czasie przygotowaliśmy tego podcastu, to bo Ola powiedziała, że w zasadzie jej życie to pasmo sukcesu. Po żartem półserie. W związku z tym. Żartem. Tak, Usłyszawszy, jaką ja mam listę klęsk edukacyjnych. z tym, bo w związku z tym, może zaczniemy o tym. To ja może zacznę od czegoś takiego, co wydarzyło się dosyć dawno, albo takie dosyć dotknęło parę osób, mianowicie ja kiedyś w Warszawie prowadziliśmy, prowadziłem, byłem dyrektorem szkoły społecznej. Dobrej, fajnej z super środowiskiem z rodzicami, bardzo to miło wspominam, mnóstwo rzeczy tam się nauczyliśmy, pracowaliśmy tam zresztą razem, Ola kiedy nie była w ciąży, nie bawiła młodkich dzieci, to też tam sobie pracowaliśmy. I w pewnym momencie natknąłem się na swojej drodze tam w tej Warszawie ja tu nie będę już podawał dokładnych firm czy nazwisk, na, na osobę, która. Tam szukaliśmy anglisty, rozwiązania na angielski, lub z angielskim na lepszym poziomie, żeby był ciekawszy, lepszy, efektywniejszy. Na osobę, która e, zaczęła mi opowiadać i rozmawiać ze mną i przekonywać mnie do pewnego sposobu nauczania angielskiego. Takiego, takiego bardzo drillowatego, takiego bardzo tradycyjnego, tak jakby z dzisiejszej perspektywy mówiąc o tym, można powiedzieć, będącego zaprzeczeniem co, wszystkiego, co, co, co tutaj mówimy na tym podcaście. Generalnie jest coś przychodzi, drillujemy, czyli powtarzamy, wiercimy, że tak powiem, pewne, pe, pe, pewne umiejętności, powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy i w rezultacie na koniec osiągamy pewien efekt. I, i ja... Bardzo skusiłem się na tą obietnicę tego, tego pana, że to zadziała. Mimo, że gdy podzieliłem się tym, tym doświadczeniem jeszcze w Radzie Szkoły, czy rozmawiałem o tym z rodzicami, którzy byli anglistami, a mieli dzieci w naszej szkole, to oni mieli do, tej, do tego zamysłu dystans. I w jakiejś mierze też mnie ostrzegali przed tym. Ale akurat rzeczy, które robimy w życiu powodują, że ludzie mają dystans i ostrzegają, to do końca nie był dla nas argument, bo w większości rzeczy, które robimy o ludzie nas ostrzegają, żeby tego nie robić. Ale akurat tu chyba mieli rację, bo my wprowadziliśmy ten zamysł. I to był zamiast, zamysł, który tak z jednej strony dryl, a z drugiej strony taki totalny. To znaczy, pan ze swoimi ludźmi wszedł na wszystkie zajęcia z angielskiego. Wszystkie zajęcia angielskiego, materiały, podręczniki, rozpoczęcie zajęć, jedziemy. Ja nie wiem, ile my pojechaliśmy tym sposobem, nie wiem, może pół roku, może rok. Nie wyobrażam, jak ten rok dociągnęliśmy, ale może rok. W każdym razie to była klęska. To była klęska. Dzieci, które chciały się uczyć, przestały się chcieć uczyć, które się nie chciały uczyć, nie zaczęły się uczyć. Było, było represyjnie, może nie jakoś tak strasznie, ale bardzo nieprzyjemnie, było dużo napięcia, był bunt i generalnie od strony koncepcyjnej to było bardzo niedobrze, a z kolei też może, można powiedzieć, że bardzo źle jakby tak trenować na cudzym ciele, nazwijmy to, ale w jakiejś mierze to było też moje ciało, bo generalnie stanowiliśmy jedność jako szkoła. nie byli uczący, drudzy byli uczącymi, jedni byli uczy, tymi, którzy się uczyli. Ale generalnie rzecz biorąc, to pamiętam, było taka gorzka pigułka, która też mnie nauczyła, że po pierwsze takie rozwiązania totalne dla wszystkich niosą ze sobą bardzo duże ryzyko siania, rozsiewania błędu. Eee, aczkolwiek w skali kraju to było świetne doświadczenie, bo generalnie w jednej, w jednej szkole spróbowano czegoś, co założyłem w jakiś sposób się no, nie sprawdza. Po drugie, że to, co jest dobre dla jednego czy drugiego, nie musi być dla, dla innych. To, jak, co się dzieje w momencie, kiedy motywacja jest zniszczona, no bo generalnie ten zniszczył jakiekolwiek resztki motywacji, które były i można by jakby to mnożyć. Ale generalnie mnie też nauczył jakby pokory i takiej dużej wrażliwości na to, co się robi. A z kolei też, jak mocną jest taka pokusa efektu. Obiecany efekt tego, że się nauczy, że będziemy umieli, że będziemy płynnie, że będziemy świetnie, że zdamy egzaminy i że wszyscy. I to jest taka taka, taka, taka iluzja troszeczkę był w takim wydaniu. Także to, to, to jest taka moja taka klęska. Mam nadzieję, że z tego, co wiem, to grosów się z tego podniosło i mu świetniałem po angielsku, ale nie dzięki, tylko pomimo te, te, temu, temu rocznemu mm. czy półrocznemu pomysłowi. Ola, mm. a ty znalazłaś coś może do dzisiaj, coś, co ci znalazła. nie... Znalazła. Ja chciałam powiedzieć o takim o takiej przestrzeni związanej bardzo mocno, jednak mimo wszystko z pracą, metodą Montessori, z racji tego, że ja nigdy nie pracowałam metodą tradycyjną i jest to moje takie doświadczenie najgłębsze. I tak z biegiem lat, a już z tak z biegiem bardzo wielu lat, bo tak jak liczymy, to jest około 30 lat, jak pracujemy tą metodą, ja widzę jak to bardzo mocno w moim życiu ewoluowało. I może właśnie te, ten wiek już pozwala na takie spojrzenie trochę z dystansu na coś, co gdzieś tam kiedyś yy, było jakimś pomysłem związanym prawdopodobnie tak myślę z takim poczuciem bezpieczeństwa, żeby na pewno, żeby te dzieci, żeby się nauczyły, żeby rodzice byli zadowoleni. Chciałam powiedzieć o czymś takim, co chyba dotyczy wielu z nas uczących metodą Montessori, a mianowicie jakbyśmy to tam zwali planownikach, czy też jakimś takim planowaniu, czy to w perspektywie tygodnia, dnia, czy też dłuższego, tego czym dziecko się powinno zajmować, czy też motywowaniu jego do planowaniu tego, czym Powinno się zajmować. Jak teraz patrzę z perspektywy, to myślę sobie, że wprowadzanie różnego rodzaju notesików, i to w różnej formie, takiej dzisiaj rano piszemy, co będziemy robić, czy też na początku tygodnia, w poniedziałek, jakieś tabelki, które musieli wypełniać, albo w piątek, na przyszły tydzień. Teraz patrzę, że to w ogóle m, nijak się ma do. Założeń metody, do tego sposobu pracy metodą Montessori. I może też, może właśnie mówię, w związku z jakimś wiekiem, w jakim już teraz jestem, czy jesteśmy, myślę, że ja mam dużo więcej odwagi do tego, żeby zaufać dziecku, żeby zaufać temu, co robimy i temu, co tworzymy w tym otoczeniu, przygotowanym otoczeniu w, w, w pracowniach Montessori. Mianowicie, jak ja sobie teraz pomyślę, jak y, wprowadzałam te, te lata temu jakieś właśnie rozwiązania typu tych notesików, czy planowników, czy karteczek, na których oni pisali, jak ja pomyślę sobie teraz, jak pracuję z dziećmi i gdy widzę, że ktoś się zanurza głęboko w dany temat i teraz mówię, załóżmy o, o dzieciach z, z grupy najmłodszej i pracuję z nim dwa tygodnie, jak ja bym miała teraz wejść i powiedzieć, słuchaj, przepraszam ciebie, ale teraz tutaj sobie odchacz, bo to jest dział matematyczny, ale jeszcze z polskiego nie zrobiłeś nic i jeszcze z przyrody, więc teraz sobie przerwi to, kiedy on po prostu jest w pełni zanurzony, no to się trochę łapie za głowę, co kiedyś było moim udziałem i do czego zapraszałam. I tak myślę sobie, że jak jeszcze teraz ostatnio tak bardzo mocno uderzył mnie, Uderzyła mnie rozmowa z panem profesorem Markiem Kaczmarzykiem, który jeszcze raz tak dobitnie podkreślił skąd ta motywacja, gdzie ta motywacja najbardziej w dziecku wzrasta i kiedy jest naj kiedy to dziecko jest najbardziej zachęcone do pracy, czy my jako ludzie dorośli, w momencie, gdy stawiamy sobie to zadanie, które jest trudne, ale które jesteśmy w stanie, oceniamy, że jesteśmy w stanie jemu podołać, że ono jest w naszej mocy, że możemy to zrobić, że możemy się tego podjąć i wtedy w tym naszym mózgu, to wszystko, co tam się dzieje, w tym mózgu tak biologicznie, Motywuje nas nieprawdopodobnie. To ja myślę sobie, że w momencie, gdy takie dziecko jest zmotywowane, a my mu to przerywamy, ponieważ on tego, i tego, i tego jeszcze nie dokonał, i powinien w tym tygodniu, albo w tym dniu, albo go zapraszamy, bo teraz będziemy wspólnie prezentować jakiś materiał, który ma być dla ciebie inspiracją, tak? Ale on ma teraz inną inspirację, on jest teraz zanurzony tutaj. Ale ja mu przerywam, bo teraz będzie inspiracja z dziedziny historii to myślę sobie, że wprowadzamy, czy wprowadzałam taki lekki zamęt. I teraz nie chodzi mi też o to, żeby na przykład starsi uczniowie w edukacji domowej, mamy to bardzo piękne doświadczenie, żeby oni zaniechali jakiegokolwiek planowania. Ja na przykład jestem człowiekiem, który planuje wszystko. Ja mam notę, bez którego jakbyśmy, jakby nam zginął, to byśmy, my wszyscy razem zginęli. Tam wszystko jest. Ja uwielbiam planować. To nie chodzi o to, żeby przestać planować. Jak młody człowiek w starszych klasach podstawowej no szkoły, Nawet młodszych jakby chciał planować. Czy, tak. Czy, czy już w liceum planuje sobie, jak w tym roku chciałby się przygotowywać do egzaminów. Uważam, że to jest kapitalne. Nie tylko chodzi o ten element, w którym my po prostu wkraczamy w momencie, w którym ten dzieciak pracuje albo kiedy się zastanawia nad tym, co chciałby robić najbardziej istotnym momencie i my mu wchodzimy z tym naszym planem, nie jego Tak, planem. tylko żeby tak powiedzieć konkretnie, to ty mówisz o swoim doświadczeniu, o, ja kiedy ty weszłaś, a nie my. Ja tak, zawsze tak, tak. mówię o tym, tak. że teraz właśnie w momencie, tak. gdy już jestem tak. no, taka dojrzała na tym etapie, to widzę, jak, jak to nie miało sensu, jak to przerywało yy, ten fantastyczny moment, w którym oni pracowali, a ja wkraczałam, przerywałam, bo, ja sobie jeszcze, bo on sobie jeszcze nie odhaczył. A ja byłam spokojna, bo jak on odhaczył i zaplanował i dzisiaj jeszcze zrobi yy, jedno zadanie z tabliczki mnożenia i jedno z ortografii, to wszyscy będziemy zadowoleni, na pewno rodzice będą zadowoleni. Wszyscy rodzice się pytają, co z tą tabliczką, nie? To skoro jesteśmy przy metodzie Montessori, to ja pamiętam, według mnie to było fiasko takiego, takiego założenia, trochę idealistycznego, mhm. kiedy pracowaliśmy w jednej ze szkół metodą Montessori: mhm. że y, pracownia Montessori będzie pracownią wszystkich. Nie mówię tu o uczniach, tylko mówię tu o nauczycielach. Mhm. I że każdy nauczyciel, który jest w naszej szkole, by, by, by wszyscy deklarowaliśmy, że wszyscy uwielbiają metodę Montesali, nie ma nic piękniejszego niż metoda Montesali, tylko pracujemy w Montesali, w sumie jesteśmy szkołą Montesali. I w związku z tym na różnych godzinach na pracy własnej byli różni nauczyciele. Polonicy, poloniści, matematycy, historycy, chemicy, fizycy, różnie to się tam rozkładało. I y, y, żeby też dzieci y, mogli korzystać z potencjału tych nauczycieli, chcieli zadać jakieś pytania albo rozwiązać jakiś problem, z którym się akurat zajmowały, te, żeby też mieli do nich dostęp. Ale efekt był taki, że gdy przyszło co do czego, to po pierwsze pracownia nie miała żadnego tak w zasadzie gospodarza. Każdy do tej pracowni miał jakieś ewentualne, był zadowolony, ale miał ewentualnie jakieś zastrzeżenia, mm. ponieważ każdy by coś tam dołożył, ale nikt się nie czuł, że to jest jego, w związku z tym, no, kto to ma zrobić powtórę, każdy miał też zupełnie inny styl pracy własnej, a niektórzy, można powiedzieć, bez stylu. Tu przychodzi jak na rodzaj takiej, nie wiem, no jestem tutaj, rodzaj takich mikrokorepetycji. Generalnie ten pomysł się sypnął, bo ta pracownia nie miała wyrazu, nie miała charakteru. Dzieci pracowały z nauczycielami, z których oni mieli różną taką estymę dla pracy własnej, a też mając niektórzy bardzo małą praktykę, to tak do końca nie wiedzieli, co tam mają robić. Czasami te dzieciaki w jakiś sposób wykorzystały. I, 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 i to była taka, taka porażka, która pokazywała, jak coś, co ładnie brzmi na papierze jak pewna idea, mm. się ma, ma duże szanse na niesprawdzenie się. Oczywiście, ktoś mógł powiedzieć, że dobraliśmy niewłaściwych ludzi może dobraliśmy niewłaściwych ludzi, a może generalnie jest bardzo trudno, aby znaleźć w, w, w małej szkole, nie, nie byliśmy dużą szkołą, w zasadzie wszystkich, którzy by te kryteria nauczyciela potrafiącego pracować na pracy własnej spełniać. Także ja bym to potraktował jako, jako taki, taki fiasko, a poza tym też dzieciaki nie miały pewnej ciągłości w pracy z pewnymi materiałami, ponieważ gdy przychodził inny nauczyciel, on ani nie zachęcał, żeby kontynuować, ani nawet nie był tym zainteresowany, albo nie wiedział, co to dziecko wtedy zrobiło. To dziecko nie rozmawiało o tym materiale z tym nauczycielem, o którym zaczęło rozmawiać. No w ogóle było wiele takiego, takich przerwanych łańcuchów dostaw, jakby to powiedział jak ktoś z korporacji. Generalnie to, to nie wyglądało dobrze. To co? Ola? Ja bym, ja bym może dołożyła, jak już tak idziemy tym nurtem montesoriańskim. Nie wiem, czy to nazwać porażką, czy to nazwać jakimś takim większym trudem, który przechodziliśmy. Mianowicie sytuacje, w którym łączyliśmy, a zwłaszcza w tych, na tym poziomie wyższym, powyżej edukacji wczesnoszkolnej, bo wiadomo, edukacja wczesnoszkolna, jak w masło wchodzi się w pracę własną, można nią wypełnić pięknie ten czas y, pracy dzieci, uzupełnić zajęciami sportowymi czy artystycznymi. Natomiast y, takie połączenie, że jest praca własna, ale załóżmy po dwóch godzinach dzieci wychodzą już na konkretne lekcje. Albo już od początku. 45, wychodzą. Albo od początku. Właśnie, gdy praca własna, to jest chyba wielka taka, myślę też, porażka, gdy praca własna staje się tłem. Do innych, do innych zadań. I musimy przyznać szczerze, że w wielu momentach w, te, w taki sposób pracowaliśmy. Takie szkoły, te szkoły były naszymi szkołami, gdzie, gdzie po prostu była praca własna, a potem się wchodziło na, 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 na inne przedmioty, które były też oceniane, w których normalnie się szło według programu. Z, z według kolejnych lekcji. i Myślę, że to, to jest dla nas wielka radość. Teraz doświadczenie domu Montessori, tej innowacji, bo to była taka schizofrenia, czy jest, gdy tak się dzieje. Tak, mhm. i wtedy ta praca własna stawała się też taką rodzajem takiej świetlicy, Złapi taki tak. złapię oddech, zanim nie pójdę na kolejne zdjęcia. Tam te tak. zdjęcia są poważne i tam mam się skupić, a to, co tu robię, to tak taka mogę sobie dziura, wrzucić, takie w, taki wrzucić sobie trochę na luz. Mogę mhm. tam coś porysować, poczytać, mhm. odetchnąć, popatrzeć w okno, ale zaraz zaczyna się coś istotnego. Yy, tak, 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 tak. Ja, może z takich innych, innych doświadczeń, to chcę podzielić się takim błędem i trudem, mianowicie w jednej ze szkół, starając się, gdy prowadziliśmy tą szkołę, staraliśmy się zmienić sposób pracy nauczycieli poprzez przestrzeń. I w jakiejś mierze, z góry znaczy, to nie było wielkim zaskoczeniem dla tych nauczycieli, bo my dużo mówiliśmy i rozmawialiśmy i nawzajem wszyscy się zgadzali, że ta przestrzeń w, w nauczaniu jest bardzo istotna tak. i że powinniśmy uczyć inaczej. I my przyjęliśmy takie założenie. Skoro wszyscy jesteśmy do tego przekonani, skoro uczymy inaczej, to ustawienie przestrzeni tradycyjnie, typu tu ławki, a, a są ławki naprzeciwko tablicy, Powinno w sposób taki naturalny być takim dopełnieniem tego, o czym mówimy. Zmieniamy ustawienie sal, i jeszcze i wtedy łatwiej nam się prowadzić. Już nie mówię o metodzie Montesalier. W grupach, w kręgu, w zespołach, robienie projektów, miliona różnych rzeczy. Mm -hmm. Czasami możemy odwrócić się do tablicy, ale nikt nie dostanie skrętu szyi, ponieważ to się dzieje z rzadka. Albo na ten czas siadamy sobie o tablicy, albo stajemy mm -hmm. konie, i różnie się dzieje. I wtedy tak naprawdę okazało się, że to było, to było takie doświadczenie jakby błędnego widzenia jakby swojej z, z rzeczywistości. Z kolei ono było tyle cenne, że ono jakby zweryfikowało też, na ile my wszyscy w zespole mówimy o tym. Że tak naprawdę ta przestrzeń, ta, tak mnóstwo się mówi o szkole, szkole herbertowskiej, narzeka się na nią, robi się cudawianki. A gdy przychodzi co do czego i przestawiliśmy te ławki w kontekście sali, to była nasza klęska, ponieważ nauczyciele mieli głównie problem, jak usadzić dzieci, żeby w tej nowej przestrzeni one mogły patrzeć na salę na tablicę. Na, na, na tablicę przepraszam bardzo. I to był nasz błąd, to, było, to był też taki błąd takiego myślenia ży, 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 życzeniowego. Z jednej strony nas jako zespół zweryfikował, ale, ale generalnie też nie na tyle, żeby zmusił nas do, jako nauczycieli do tego, żebyśmy zmienili sposób pracy. W jakiejś mierze to było gorzkie doświadczenie, bo też jakby dawał kawałek prawdy o sobie, ale generalnie też do, do tego służą błędy żeby dowiedzieć się czegoś, czego nie potrafimy jeszcze przeskoczyć albo do czegoś dojść. Także pamiętam, pamiętam to jako taki błąd, zawód duży. Ja jeszcze pamiętam taki mój bardzo, wydaje mi się, bardzo duży błąd, ja go bardzo mocno pamiętam, a to było zaraz po studiach, to była moja pierwsza klasa, już montysoriańska, jeszcze taka malutka dość, co jeszcze jak w Warszawie mieszkaliśmy, i jeszcze nasze dzieci nie były w wieku szkolnym. Mm -hmm. Nasze najstarsze. Jeszcze nie mieliśmy doświadczenia własnego. I pamiętam, i to wynikało też na pewno, jestem przekonana, że to wynikało z tego, o czym mówiłam na początku tutaj, z takiego, no na pewno, braku doświadczenia, ale też takiego lęku, żeby te dzieci się nauczyły, żeby one się nauczyły. I ja pamiętam, że mieliśmy jakiś taki rodzaj podręcznika. To, to był jakiś zeszyt ćwiczeń, tam były takie wyrywane karty. Jakoś takie wyrywane karty chyba były. I ja, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, że te I dzieci to, się czegoś nauczą, się taki, tak. Tak. to ja im zadawałam karty. te karty do domu. Ja im na koniec pracy własnej dawałam te karty, żeby oni to brali do domu i w domu to wypełniali i na pewno wtedy to, tego się nauczą. I potem bardzo już niedługo nasza Marynia poszła do szkoły i ja widziałam to, zobaczyłam to z drugiej strony. Jeszcze trochę dowoziliśmy Marysię do naszej szkoły na drugi koniec Warszawy, zanim wróciła, zanim przyjechaliśmy. I ona też dostawała jakieś to, już nie ode mnie, ale tam od kogoś, jakieś zadania. I po prostu ten czas w domu yy, z rodziną, nasz wspólny był po prostu tak niewielki do wieczora, bo już trzeba było i spać, bo już przecież tak. jutro rano do szkoły. Ja pamiętam, że ja dopiero wtedy zobaczyłam, co to za po prostu dramat był, kiedy ona miała to odrabiać, co przyniosła, i co ja robiłam ten rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej tym moim uczniom. Także to sobie tak niesamowicie głęboko zapamiętałam, żeby nie robić tego błędu, że to, co się dzieje w domu. Teraz mówię o tych najmłodszych dzieciach, tak? Które wracają z tym tornistrem czy z czymś po tylu godzinach wspaniałej pracy w szkole i, i jeszcze, prawda, dla. Bezpieczeństwa i dla poczucia spełnienia nauczyciela muszą ja. <laughs> jeszcze coś. No. To była moja wielka, myślę taka, wielki błąd, tak. Ja z, błąd, z błędów, które mam wrażenie, zrobiłem, to też był błąd polegający na tym, że mm, wizji jednej szkół, które tworzyliśmy, była taka fajny zamysł, wydaje nam się, wydawało nam się. Y, tutoring dla wszystkich. Mhm. A to dla wszystkich znaczyło jakby w obie strony. Każdy nauczyciel jest tutorem i każde dziecko um, te, te jest ma, swojego. Jed, ma swojego tutora. Mm -hmm. tak. Dlaczego uważam to za błąd? Bo z jednej strony idea jest fajna. W jakiejś mierze każdy z nauczyciel powinien mieć takie kompetencje nawiązywania relacji, odnajdywania swoich tak. pasji, zainteresowania, opisania ich, żeby mógł być tym tutorem. E, ale to jest założenie. To jest takie wishful thinking. Chcielibyśmy, żeby tak było. Na tych niektórzy bardzo by chcieli, ale po prostu są w jakiejś mierze poza, poza ich jakby mentalem, poza ich takim DNA nazwijmy, że są nauczyciele, którzy bardzo mm -hmm. dobrze pracują z grupą nawet 30-osobową, ale gdy przychodzi im do jednego, to tak to idzie, jak to idzie. I generalnie po jakimś czasie też okazało się, że, że po prostu wychodzi to słabo, że częściej. Nauczycieli robi to stara się to robić. Większość nauczycieli starała się to robić jak najlepiej. Ci, co mieli dużo tych ty, o, o podopiecznych, to musieli ich łączyć w jakieś gromady, bo mieli ich tyle, że po prostu nie starczyłoby im doby, żeby ich obsłużyć. Więc Tutori skończył się na, na pracy, na zasadzie takiego zastępowego ze swoim zastępem, kiedy razem coś robili i ewentualnie czasami znajdowali czas na rozmowę, na rozmowę ze sobą. Niektórzy Uczniowie w ogóle nie chcieli mieć tutorów i bardzo się źle czuli w, w ogóle w takim kontakcie jeden na jeden, z takim trochę przymuszonym. Wśród tych osób czasami nauczyciele nie mogli znaleźć tych nauczycieli, z którymi mogliby jakby porozmawiać. I, i, I generalnie dla mnie to było kolejnym takim przykładem, że bardzo ostrożnie trzeba z, z rozwiązaniami, które dotyczą wszystkich w szkole. Że, które są takie mało elastyczne, albo my, którzy mm -hmm. jesteśmy mało elastyczni, a z drugiej strony czasami też mówimy, że ta elastyczność ma swoje granice, bo, w, bo czasami wprowadzamy pewne zasady i pewne zasady albo, albo sposób, albo pewien mental działania musi być wprowadzany na całość. Ja to rozumiem. Ale gdy jest za dużo takich totalnych rozwiązań, to można polecić. I jakby to też się posłużę takim ciekawym doświadczeniem a propos jego tutoringu. Rozmawiali niedawno z pracownikiem, z pracownikami jednej z uczelni, tu w Polsce, która sprawdziła taki program właśnie, że każdy student ma tutora i wszyscy byli tym prowadzący zachwyceni, że ci studenci tak się ucieszą. I to się okazało, że po pierwszych dwóch latach tego programu okazuje się, że, studenci, że duża część studentów nie jest zachwycona, po prostu nie chce mieć tutorów. Nie tylko z powodu tego, że oni mentalnie są takimi indywidualnościami, że pracują samotnie, po prostu nie chcieli mieć kogoś, z kim w jakiś sposób rozmawiać, spowiadać, być w jakiejś relacji. I nie, 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 ja może to być coś negatywnego, że to słabo, że oni nie chcą mieć tutora, ale jeżeli 22 czy 3-letni człowiek nie chce mieć tutora, to trudno go do tego zmusić, żeby miał jakimkolwiek zasadami, ale z drugiej strony. Nie było zaskoczeniem, że ktoś nie chce, tylko że tych, którzy nie chcą tutoringu, jest tak wiele. Mm -hmm. Okazało się, że większość tych studentów też chciała się schować za masę, zdać te egzaminy, popchnąć to, tak. zakończyć przygodę z tą uczelnią, bo nie wiem, spieszyli mm -hmm. się do pracy. Co usmysłowiło trochę mm, zespołowi tej uczelni, jakie są realia mm -hmm. i stosunek do studiów i ich studentów, mm -hmm. co też miało jakby swoją wartość, ale też okazało się, że, że było błędem. Tak samo jak w tej naszej szkole być może błędem było to, że tutoring zawsze jest dla wszystkich. Ja zawsze też, też, też to, co Pteloa w jednym z swoich przykładów, że patrzymy i dzieci wszystkie pracują, czasami niektóre rzeczy dobrze brzmią i one są taką przynętą. Mówimy, w naszej szkole wszyscy uczniowie są objęci tutoringiem rozwojowym, z każdym siadamy i pracujemy. To jest naprawdę bardzo mocne pytanie, czy wszyscy nasi nauczyciele są do tego zdolni, przygotowani, czy wszyscy nauczyciele, uczniowie tego chcą. I uwaga, czy coś, co jest dla wszystkich, jest przedmiotem zainteresowania? Yy, mhm. Na przykład, to te, bo też jest coś takiego, że w jakiś sposób wiedza, albo pewne rzeczy, które są, mhm. mają taki charakter niedemokratyczny. Nawet. Trzeba jakby trochę wejść na palce, żeby mhm. je zdobyć, na przykład, żeby mieć tego tutora. Gdy zaczynają wprowadzać nawet fajną zasadę dla wszystkich, kończy się na tym, że, że mnóstwo osób tego nie docenia i sami powodują taką inflację tego, 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 tego ciekawego zamysłu. Mhm. Alinka, co tam z tymi jeszcze błędami? Masz też... mam dwie. Jedna bardzo mocno związana z tym, z tą myślą, że żeby nie być totalnym, że z tym właśnie takim totalnym wprowadzaniem jakichś rozwiązań bardzo często łączy się jakaś porażka. Nie chcę powiedzieć, że to jaka, w kategorii jakiejś porażki, ale takiego doświadczenia... Na polu barankowym, czyli na polu przygotowań, yy, wsparcia w przygotowaniach rodziców, właśnie dokładnie wsparcia w, czy też towarzyszenia rodzicom w przygotowaniu do pierwszej komunii ich dzieci, totalne rozwiązanie w postaci, że baranki obejmują całą szkołę i wszystkie dzieci przygotowują się w formule barankowej, uważam za błąd. Mieliśmy takie doświadczenie, dlatego że yy, jeśli to nie jest pragnienie, gotowość i wielki, wielki wysiłek ze strony rodziców, bo to jest wielki wysiłek i rodzice sami w to nie wchodzą w dobrowolny sposób, to to się nie sprawdza. I, yy, i w tym kontekście uważam, że na przykład takie właśnie czasami zapędy, że w, w całej parafii wszyscy tylko w ten sposób, w całej szkole wszyscy w ten sposób, uważam, że nie są dobre na bazie... Jakiegoś może małego, ale jednak takiego konkretnego doświadczenia. Szczególnie, że da to doświadczenie, to jakby specjalnie tworzy się pewna wspólnota, która funkcjonuje tak naprawdę od momentu tak. rozpoczęcia przygotowań do komunii, a w momencie, gdy przynosimy nawyki jakiejś tam wspólnoty, która działa zupełnie w innej strukturze, na przykład klasowej, tak. y, y, która ma inne, jakby, za, jakby te, ten, ten rok jest na tyle, jakby długi, ale i krótki. Że pewnym pozytywną rzeczą, takim mechanizmem daje się rozwinąć, a pewną takim negatywną zaszłością nie daje, nie, nie daje zaistnieć. I dlatego, I dlatego przenoszenie z takich istniejących struktur typu szkoła, zrobimy teraz przygotowanie wspólnoty, która jest trzy lata, który ma, nazwijmy, że jest wspólnotą klasową, albo bardziej zespołem, który ma jakieś swoje nawyki, swoje tak. wizje, swoje widzenia, czasem zbyt dużo nawzajem o sobie wie. No, generalnie to, to był duży błąd, i może być błędem, bo wiemy, że niektóre szkoły mają takie zakusy. Po znowu to fajnie brzmi: w naszej szkole, przygotowanie do dzieci. Baranga. Najprościej jest: przygotowujemy, tylko rozejśl i rodziców, niech sobie znajdą grupę, i wtedy. Dokładnie. Ja, ja może dam taki konkretny przykład tego. W momencie, gdy to weszło do szkoły i były spotkania, które trwały popołudniami, wieczorami. Długa modlitwa, załóżmy wieczorna, rodziców, to już ci rodzice nie docierali, tak. no bo nie mają z kim zostawić dzieci, a równolegle rodzice z Gdańska, z Gdyni byli w stanie przyjechać do nas w góry. Były takie sytuacje, kiedy jedna mama przyprowadzała za ręce troje dzieci, no bo inni rodzice przecież nie mają czasu, bo pracują. A założenie jest takie, że to jest przygotowanie w ja rodzinie, rodzinie, że rodzice przekazują wiarę tak, tak. dzieciom. Więc w momencie, gdy to właśnie weszło do szkoły, no po prostu się nie sprawdziło. Tak. Ja mam jeszcze takie może ostatnie, Dobrze, ale to y, tak. Y, trochę tak teraz y, właśnie trwa kurs Montessori stacjonarny i taka naczy, refleksja y, po drodze y, zaistniała. Tak mi się wydaje. A propos też tych rozwiązań totalnych. Takie rozwiązanie, że szkoła w jakiś sposób zastępuje dom. I teraz my też nazwaliśmy dom Montessori. Tak, bardzo chcemy i pragniemy, żeby była atmosfera domowa, żebyśmy się wszyscy czuli bardzo bezpiecznie, bardzo w takim dobrej atmosferze tutaj wzrastali, uczyli się. Ale uważam, że bardzo dużym błędem jest wejście za daleko w te kompetencje rodziny. Czyli na przykład szkoła zapewnia obiady, szkoła jest do 17. Mieliśmy takie. Doświadczenia w naszym życiu, kiedy nasze szkoły działały do 17, po drodze były obiadki, i ty, no, no my już dorośli nie jesteśmy w stanie do tej godziny wytrzymać, a to, co dopiero te dzieci. Więc y, po, po, po jakichś takich różnych naszych doświadczeniach, które tak uważam, że nie były dobre, oczywiście każdy powie, w wielkim mieście, tak? Trudno. Ca teraz jestem taka bardziej może y, zdecydowana, uważam, że szkoła powinna wspierać rodzinę, nie zastępować tej rodziny, ma. Ma, mam nadzieję, że nie przeszkodzić tej rodzinie w prowadzeniu dzieci, ale już na pewno nie wchodzić w takie przestrzenie typu właśnie rodzinny stół, obiad, bycie po południu z dziećmi. No nie wiem, to już lepiej zatrudnić nianie, czy, czy poprosić babcię o pomoc, ale żeby to dziecko już było z, w domu, a nie, że w instytucji, no żeby nie wiem, jak była cudowna. Tak. Więc myślę, że takie właśnie te totalne doświadczenia nam się chyba najbardziej tutaj przewijały dzisiaj, totalne tak, rozwiązania. ja też przyznaję, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos błędów. Różne poważne firmy czy korporacje mają całe działy HR-ów do, do wynajdywania właściwych ludzi mm -hmm. na różne stanowiska, bo widzą, jak to jest niezmiernie ważne. Mm -hmm. Mi zdarzyło się kilka razy w życiu i nawet częściej może niż by się wydawało, mimo że mamy bardzo, chyba mam wrażenie, bogate doświadczenie w pracy z ludźmi, błędne decyzje dotyczące wyboru właściwych ludzi na właściwe miejsca. Mm -hmm. To znaczy, bardzo często mogę powiedzieć, że jeżeli taki błąd, jakby dopowiadam sobie, jak. Dopowiadamy te, te, sobie. No, ja mm -hmm. powiem to w, Dla... dopowiadam sobie w tym kontekście, że mówię teraz za siebie, mm -hmm. dopowiadam, dopowiadam sobie coś, Czego, co, co, co nie wynika ani z tej rozmowy z tej osobą, ani ta osoba czegoś nie deklaruje, ani czegoś nie mówi, ale zdarza się przyjmować mi za oczywiste, że Albo że na pewno ta osoba te, to miała na myśli, że. Yy, 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 i, I to często nie jest wina tych osób, tylko wina tego, że mi się wydaje, że. Oczywiście czasami jest tak, że osoby, z którymi mamy współpracować, nas czymś tak w dobrej wierze, omamią, prawda? W tym sensie, że wydaje mi się, że potrafią, czy robią, czy, czy robią tak, jak uważają, że robią. Ale z kolei, jakby żeby zakończyć ten błąd, błąd jakąś taką refleksją, ten błąd wynika czasami z pewnej naiwności i wiary, brak takiej, nie wiem, próby być takim przenikliwym i do, do szukania, do bólu szukania tej właściwej osoby i tego rodzaju pewnego typu takiej naiwności czy frajerstwa ze swojej strony, ja bym się jakby nie wyzbywał, bo z kolei ten, ten taki urok taki trochę takiego zbyt dużego zaufania, to jest czymś takim, co jakby buduje z kolei atmosferę w miejscu pracy, które staramy się stworzyć. Mhm. Y I dlatego też, i dlatego też... Y to jest, to jest taka, taki element taki element tej, tego, tych naszych błędów, które czasami one są po prostu, dlaczego to mówię? Wpisane w to, co robimy na co dzień. Tak. Jeżeli zatrudniasz ludzi, możesz się mylić i popełniasz błędy, to nie znaczy, że oni są strasznie, ani jesteś głupi, po prostu to się wydarza. Tak. I wtedy najwyżej szuka się właściwych ludzi, ale z kolei do tego błędu trzeba się przyznać i z tego błędu trzeba wybrnąć, czasami po prostu sobie dziękując. Jest to bardzo trudne, ale tak się dzieje. A jednocześnie, tak też już ostatnie słowa, jednocześnie tak jakoś mocno mi zawsze tkwi w głowie to, że każdy błąd, każdy kryzys jest po prostu okazją do rozwoju i szansą na rozwój, więc... No tak, tak o tym mówimy, ale też nie tak. o czym wierzę, że boli, prawda? Człowiek Oczywiście. Wciąż, tak, jakieś Oczywiście. może mówić o tych błędach, o tych historie, ale, ale jeżeli można, to ich unikamy, co z kolei też mi się ewolucyjnie zgodnie z jakąś tam tak. naszą naturą. Także życzymy... Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za, cierpliwość. za, wysłuchanie, za cierpliwość, wysłuchanie tego... By, Życzymy, trzymamy kciuki za, za, za to, w jaki sposób popełniamy i wychodzimy z tych błędów. One się wydarzają i mam nadzieję, że nie będą za bardzo wyprowadzały nas z pewnej równowagi. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. pięknie. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka. I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.